I w tym momencie talerzyk się poruszył. Nie potrafię ci powiedzieć, co ja wtedy czułam, bo tak naprawdę to nie jest do opisania słowami. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strasznych Historii YouTuberów. Dawno tej serii nie było na moim kanale, dlatego ją reaktywuję. Jeżeli nie wiecie, o co w niej chodzi, to właśnie tutaj YouTuberzy opowiadają mi swoje paranormalne historie ze swojego życia. A dzisiaj jest ze mną Kinga. Cześć, Kinga. Hej. Kinga prowadzi kanał na YouTube o nazwie Kingdzieja i ma historię do opowiedzenia. Właśnie, Kinga, na czym polega twoja historia? Polega w skrócie na tym, że ja nigdy nie wierzyłam w duchy, dopóki go nie wywołałam. W takim razie zamieńcie się w słuch. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam do posłuchania tej na pewno ciekawej historii. Na wstępie chciałam powiedzieć, że to się wydarzyło naprawdę. To jest moja historia, którą ja przeżyłam. I ludzie mogą sobie pomyśleć, że to jest jakaś ściema, bajka, wymyślona historia, ale tak naprawdę uwierzą w to, dopiero jak się przekonają na własnej skórze. Okej, okay. Ale masz na przykład na to świadków, jeżeli chcielibyśmy potwierdzić tą informację? Tak, mam. Okej, okay. No dobra, no to w takim razie, Kinga, opowiadaj od początku, jak zaczęła się w ogóle historia? Cała historia zaczęła się 24 grudnia, późnym wieczorem. Byłam wtedy w Anglii. A którego roku to było? 2017. Okej. Pokłóciłam się wtedy bardzo mocno z chłopakiem. I zazwyczaj jest tak, że w każdym związku są wzloty, upadki, śmiechy, chichy, płacze i tak dalej. Ale mówię ci o tym, żebyś zrozumiał, dlaczego pojechałam wtedy do znajomych na Wigilię i nie zostałam razem z nim w domu. Ale nie chcę, żeby wszystko wychodziło na światło dzienne, po prostu chcę cię wdrążyć w ten temat. Postanowiłam pojechać do znajomych. Przyjechali po mnie, spędziliśmy kolację wigilijną, zjedliśmy razem, po czym dla rozluźnienia sytuacji jedna moja znajoma, Natalia, powiedziała: Kinga, spokojnie, ja mam karty dla zabawy, możemy sobie powróżyć. I ty myślałaś, że to są takie karty tarota na przykład? Nie, 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 to były normalne karty. A zwykłe takie? Tak, zwykłe karty. Ja mówię: kurczę, Natalia, z całym szacunkiem, ale ja nie wierzę w takie zabobony. Dla rozluźnienia sytuacji zagrajmy. No to okej, okay, zagraliśmy sobie i tam kilka rzeczy mi powróżyła i tak dalej. I Gosia powiedziała, że wróżyła z kart tarota i od razu, wiesz, wtrąciłam jej: słuchaj, jedna moja osoba kiedyś z rodziny postawiła nam karty tarota i wywróżyła wszystko, więc w te karty bardziej uwierzę. Wywróżyła mój wylot, mojej siostry wylot, naszą przeprowadzkę ze starego mieszkania do nowego i powiedziała mi, że w takie coś bardziej uwierzę. Powiedziała, że nie ma tych kart w Anglii, tylko zostały jednak w Polsce i wspomniała mi, że potrafi wywoływać duchy. Ja sobie tak pomyślałam: kurczę, to już... To jest dla mnie niemożliwe, tak? To widzi się tylko na filmach, w horrorach, w tych programach dokumentalnych, ale nie przeżyłam tego na własnej skórze, więc sorry, ale nie wierzę w to. I Gosia mi mówiła: chcesz się przekonać? I wtedy już tak... Zaczęłaś się zastanawiać, czy może jednak tak, to jest prawda. Czy może to jest prawda? I wiesz, dla żartu powiedziałam: dobra, spróbujmy. I Gosia powiedziała, że musimy usiąść w okręgu, więc usiedliśmy na podłodze, przyniosła kartkę, blok kart z kartki, narysowała na górze alfabet, cały alfabet wypisała. Po jednej stronie napisała flamastrem tak, po drugiej napisała nie. Zaraz później ci wytłumaczę, dlaczego tak to wszystko było. Na samym środku narysowała krzyżyk, po jednej stronie liczby od 0 do 9 i po drugiej stronie na dole nie pamiętam. Zdziwiłam się trochę, ale... Znaczy taka była odpowiedź, tak? Nie tak, pamiętam. Takie były tak, okay. Tak, taka okay. Była odpowiedź. I położyła tą kartkę, zapaliła świeczki, usiadłam ja, Anastazja, Gosia naprzeciwko mnie, ja chciałam ją widzieć non-stop w tej sytuacji. Dawid i Natalia obok mnie. I zapaliła świeczki i powiedziała, że potrzebuje jeszcze jedną rzecz.
I w tym momencie poszła do kuchni. Zastanawiałam się, o co chodzi. I nagle przychodzi z kuchni z talerzykiem. Ja mówię, no wy sobie żarty ze mnie robicie, czy my serio wywołujemy tego ducha? I ona powiedziała, że spokojnie, ten talerzyk ma nam dać taką energię. Odwróciła go i powiedziała, że każdy w tym okręgu, jak talerzyk ma spodek, każdy ma dać wskazującego palca. I w tym momencie ma powstać energia, która przywoła ducha. Powiedziała, że brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, która jest ochrzczona, więc Natalia poszła do pokoju po ochrzczony krzyżyk z bierzmowania. Wszyscy usiedliśmy i zapadła cisza. I nagle Gosia powiedziała, czy jest ktoś tutaj z nami. Ja szczerze uśmiechnęłam się. Tak wiesz, buchnęłam trochę śmiechem, bo zazwyczaj chcąc wywołać ducha, myślisz, że nie wiem, zaczniesz tam zaraz śpiewać, a duchy, gdzie jesteście, tralala. Zazwyczaj to jest tak... Tak, albo się coś zaczyna trząść. Tak, dokładnie. Ona zadała takie pytanie, no to ja parsknęłam śmiechem. Jej wzrok był okropny. Pokiwała głową i dała mi do zrozumienia, że ja nie powinnam tak zrobić, że to jest wszystko na poważnie. Zadała drugi raz pytanie, czy jest ktoś tutaj z nami? Cisza. My nadal mieliśmy palce na tym talerzyku. A i jeszcze wspomniała mi, cokolwiek by się działo, czy by zgasło światło, drzwi by się otworzyły, jakby coś zaczęło latać. Broń Boże, nie odciągajmy palca od talerzyka. W tym momencie możemy zerwać tą energię i duch może się rozzłościć i wtedy jakby wejść w nas. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale tak mi to tłumaczyła. Później możemy nie spać po nocach, musi przyjść do nas ksiądz egzorcysta, wyrzucić tego ducha z nas. Przeraziłam się, ale wiesz, chciałam zobaczyć, co będzie dalej. I za drugim razem, jak powiedziała, zapytała, czy jest ktoś tutaj z nami, znowu była cisza. Zadała pytanie trzeci raz. I wtedy Anastazja powiedziała, to jest ściema, duchy nie istnieją. I w tym momencie talerzyk się poruszył. Ja zrobiłam tak duże oczy, ja byłam w takim stresie, nie wiedziałam, co się dzieje. Rzecz, która się w ogóle praktycznie nie powinna ruszać, rzecz materialna, zrobiła ruch bez naszej pomocy i to było widać. To było naprawdę widać. I Gosia powiedziała... A to było tak, że wy dosyć mocno przyciskaliście to... ten palec, czy jak to wyglądało? W sensie, no, gdybyś miała talerzyk na przykład i miała zobrazować, jak mocno go naciskaliście, albo czy tylko tak trzymaliście palec na... Tylko trzymaliśmy opuszkiem palca i jak talerzyk się ruszał, to ja zauważyłam, że nikt nie miał takiego jakby mocnego docisku. Każdemu palec trochę latał, troszeczkę na boki, w lewo, w prawo, do przodu, bo nikt nie przewidział, w którą stronę pojedzie talerzyk. I Gosia powiedziała, w tym momencie rozłościłaś ducha, masz go przeprosić. Ja tak patrzę na Anastazję i Anastazja była w szoku, po czym powiedziała, przepraszam cię duchu za moje zachowanie. I patrzyliśmy, co robi talerzyk. Talerzyk stał, więc wydaje mi się, że ten duch mógł wybaczyć jej to wyśmianie, to zignorowanie. I Gosia zapytała, czy jesteś kobietą? I nagle talerzyk zaczął się przesuwać na tak. Mi serce od razu zaczęło mocniej walić. Wzięłam wdech, wydech, popatrzyłam na Gosię, Gosia na mnie i zapytała, czy jesteś Polką? Talerzyk najechał na nie. No i wtedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego on nas rozumie, skoro my zadajemy po polsku pytania, a ta kobieta nie jest Polakiem, Polką. Ale chciałam zobaczyć, co będzie dalej, więc nie zadawałam żadnych pytań. I syn Gosi wyrywał się i mówi, mogę ja zadać pytanie, mogę ja? I Gosia zadała pytanie, czy Dawid może zadać ci pytanie. Talerzyk najechał na nie. Więc Gosia zaczęła się zastanawiać, czy Dawid w ogóle może być w tym okręgu, czy ten duch wyraża na to zgodę. Więc zadała to pytanie. Talerzyk najechał na tak, że może być, może zostać z nami, ale nie ma prawa zadawać pytań, bo po prostu on tego nie chce. Ale Gosia chyba wyczuła, że
jest coś takiego dziwnego w powietrzu i zapytała się, czy chcesz od nas odejść. I on z naszymi palcami obkrążył znowu tak, czyli męczył się z nami. I wtedy powiedziała, więc najedź ładnie na krzyżyk narysowany na środku, a my cię odwołamy. I on powoli zaczął jechać z tymi naszymi palcami. Gosia policzyła do trzech, przyłożyła, właśnie do tego był potrzebny ten krzyżyk ochrzczony, na trzy przyłożyła krzyżyk, a my odciągnęliśmy palce od talerzyka. I to było odwołanie ducha. Czy to było mniej więcej coś w tym stylu, że mieliście ducha, który gdzieś tam sobie krążył, jakby zwabiliście go i przetrzymywaliście? Tak, tak, dokładnie. On był najbliżej, on był najbardziej zmęczony, bądź świeży, nie wiem jak mam to określić. Mhm. I po prostu my go przyciągnęliśmy jako pierwszego. Odwołaliśmy ducha i Gosia zapytała się, jak się czuje. I w tym momencie nie potrafię ci powiedzieć, co ja wtedy czułam, bo tak naprawdę to nie jest do opisania słowami. Człowiek przez 22 lata nie wierzy w takie coś, nie wierzy w ogóle w rzeczy paranormalne, że rzecz materialna może ci się poruszyć, że coś może odpowiedzieć na twoje pytania, czego praktycznie nie ma, co nie jest udowodnione fizycznie, nie ma tego. I ja jej powiedziałam, że no czuję się dziwnie, bo pierwszy raz w życiu mam takie uczucie. Ja nie wiem, co to jest za uczucie. Ja dodam tylko tyle, że zanim tutaj Kinga usiadła, to wysłała do mnie na maila swoją historię, a właściwie filmik, w którym opowiedziała mi tą całą historię. I obojętnie jak kto do tego chce podejść, tak ta historia jest w 100% autentyczna. I wierzcie sobie lub nie, ale jak mi to Kinga opowiadała, to naprawdę przechodziły mnie ciarki i... Ja słucham tej historii drugi raz, ale wy posłuchajcie, jaki był ciąg dalszy. Gosia mi zadała pytanie, czy chciałabym jeszcze raz wywołać ducha. Z jednej strony chciałam, z drugiej strony nie chciałam, bo nie wiedziałam, czy to będzie duch dobry, czy to będzie duch zły. Więc Anastazja wpadła na pomysł, że chciałaby wywołać swojego dziadka. Zapytałam się ich, jak ja mam sobie to w myślach mówić, żeby go przyciągnąć? Powiedziały, że mam po prostu sobie myśleć, chciałabym, aby dziadek Anastazji zjawił się tutaj. Powiedziałam, okej, jestem gotowa, ale jak coś się będzie działo, proszę zakończmy to. Zgodzili się. Więc przyłożyliśmy znowu palca do talerzyka i Gosia zaczęła zadawać pytania, czy jest ktoś tutaj z nami? Znowu była cisza. Kolejne pytanie. Czy jest ktoś tutaj z nami? I talerzyk się poruszył. Więc Gosia wiedziała, że już jest jakiś duch. Ja non-stop myślałam, dziadek Anastazji, dziadek Anastazji. I Gosia zadała pytanie, już w kierunku typowo tej osoby. Zadała pytanie, czy jesteś mężczyzną? Talerzyk podjechał z naszymi palcami na tak. Kolejne pytanie. Czy jesteś Polakiem? Znowu obkrążył słowo tak, więc już myślałam, że to musi być dziadek Anastazji. Więc Gosia zadała trzecie pytanie. Czy znasz kogoś z nas? I wtedy znowu obkrążył tak. Wiedziałam, że to jest dziadek Anastazji. I Gosia zadała ostatnie pytanie. Wtedy to już była prośba. Więc podjedź do osoby, którą znasz. I w tym momencie zdarzyło się coś, czego nigdy bym nie przewidziała. Talerzyk podjechał do mnie. Ja momentalnie... Ja dostałam ciarek na całym ciele. Miałam gęsią skórkę, poczułam zimno i jak widziałam ten moment zbliżania się talerzyka do mnie, w moją stronę, to był chyba... To były najdłuższe sekundy mojego życia. No mimo, że słucham tego kolejny raz, to brzmi tak naprawdę creepy, że wow. Dobra, co było dalej? Dalej to tak naprawdę zamurowało mnie, bo zastanawiałam się, kto? Kto to? Ja tutaj byłam gościem. My chcieliśmy wszyscy zwołać dziadka Anastazji. A duch musiał być tak potężny, że chciał przyjść do mnie, że on przyszedł. I wtedy Anastazja powiedziała, Kinga, może to f***a.
Mój znajomy zmarł 4 miesiące wcześniej, niż wywoływaliśmy duchy. I ja nie zadałam pytania, czy mogę zadać pytanie. Ja od razu powiedziałam, a czy to ty? I on z naszymi palcami najechał na tak. I w tym momencie po prostu mój mózg, no nie wiem jak to określić, że jeszcze niedawno rozmawiałeś z tą osobą, a później, a teraz w tym momencie mówisz do głupiego talerzyka kuchennego i on ci udowadnia, że rozmawiasz właśnie z nim, a udowodnił mi. No właśnie, bo pewnie była taka sytuacja, w której zastanawiałaś się, czy to na pewno jest on. Tak. I co zrobiłaś, żeby jakby potwierdzić to? W sensie, albo jak on to potwierdził? Potwierdził, bo odpowiedział mi na pytanie, gdzie się poznał z... Z twoim chłopakiem. Tak, z moim chłopakiem. Teraz byłem chłopakiem. Tak. Podjechał do alfabetu i po kolei podjeżdżał do literek i wypisał ulicę, na której się poznali. A wiedziałam to tylko ja. Nikt z otoczenia. Jakie była twoja reakcja w tym momencie? Ja nie pamiętam, ale na pewno zakryłam buzię i zaczęłam się trząść. Mhm. Gosia, jak to zauważyła, że ja nie mogę nic wydusić z siebie, żadnego słowa, mimo że ja chciałam mu zadać wiele pytań. Mnóstwo pytań chciałam mu zadać, ale miałam blokadę. Bo dla mnie to była rzecz nierealna, że on mi powiedział coś, co ja wiem, nikt nie wie i ja byłam 100% pewna, że to jest on. Po prostu poznałaś świat, w który nigdy nie wierzyłaś i okazał się on realny. Tak, dokładnie. I zrozumiem wszystkich, którzy mi w to nie uwierzą, ale naprawdę przekonają się dopiero wtedy, jak to przeżyją na własnej skórze. Nie muszą mi wierzyć. Jak wywołają, to sami potwierdzą. Nie wywołujcie, broń Boże, nie wywołujcie. Nie wpadajcie na tak głupie pomysły. Kinga na pewno wam to odradzi, bo biorąc pod uwagę to, co przeżyłaś, to raczej... Tak, odradzam. Jak ktoś by mi zaproponował znowu, czy chce wywołać, powiedziałabym absolutnie nie. Wróćmy jednak do historii. Gosia widziała, że nie potrafię nic wypowiedzieć, więc zadała pytanie za mnie. Zapytała, czy chcesz coś Kini przekazać. I talerzyk z naszymi palcami najechał na tak. I wtedy ona powiedziała znowu za mnie, więc przekaż jej to, co chcesz. I mi serce momentalnie zaczęło bić szybciej, bo zaraz dowiem się czegoś, czego tak naprawdę, no nie wiem, nie wiem, czego ja się dowiem, tak? To było okropne uczucie. I nie wiedziałaś, czy będzie to dobra, czy zła tak, wiadomość. Tak, i to było właśnie najgorsze, bo ja sobie już myślałam, kurczę, przepowie mi śmierć. Takie najgorsze rzeczy mi się nabierały na myśl i z jednej strony nie chciałam poznać tej informacji, ale z drugiej strony ciekawość mnie zżerała. I podjechał do pierwszej literki i stał. I Gosia mi powiedziała, musisz ją wypowiedzieć, tą literkę. Ja mówię, okej. Więc wypowiedziałam, o. Dalej podjechał do literki D. Musiałam wypowiedzieć literkę D. Następnie do E. I w ten sposób napisał mi zdanie, odejdź od A. W tym momencie mi się zawaliło całe życie. No tak, bo to jeszcze było po tej kłótni, prawda? Tak, tak, to było świeżo po tej kłótni. My mieliśmy kłótnię. Ja jednak rozwiązywaliśmy te problemy, tak? Rozmawialiśmy, na kompromis szliśmy. Ale ta kłótnia właśnie doprowadziła do tego, że ja poszłam do znajomych i zobacz, co mi duch napisał. Mhm. Napisał mi coś, czego ja bym się w ogóle kompletnie nie spodziewała. No dobra, otrzymałaś informację i co było dalej? W sensie, talerzyk dojechał do ostatniej literki. Mhm. I to była literka A. Skąd wiedziałaś, że to jest koniec wiadomości? Nie wiedziałam, ja od razu się popłakałam. Popłakałam się jak dziecko. I mimo to, że wiesz, tutaj byłam cała roztrzęsiona,
płakałam, nie oderwałam tego palca, bo nie mogłam. A chciałam już to zrobić, naprawdę chciałam to zakończyć. A Gosia się zapytała, czy chcesz coś jeszcze Kimi przekazać? I on najechał na tak. I ja momentalnie krzyknęłam, Gosia, nie, skończ, proszę, bo ja tego nie wytrzymam. Zobacz, że mi się teraz całe życie zawaliło. Ja mam odejść od a**. I ja powiedziałam, tak, odejdę. Gdzie mnóstwo ludzi mi mówiło, Kinga, zakończ ten związek. Ja zawsze go broniłam, zawsze mówiłam, nie, będzie dobrze, będzie lepiej. Tak jak mówiłam, są wzloty i upadki. I zobacz, że zwykły talerz przekonał mnie, że... To brzmi tak banalnie, ja prawda? A ludzie przed monitorami pewnie będą mówić, co, jaki talerz? Tak, tak, dokładnie. Chciałam to wszystko zakończyć. Powiedziałam Gosi, stop, koniec, nie chcę więcej, nie chcę kolejnej informacji, bo nie wiem, jaka to będzie. Może będzie jeszcze gorsza. Całe życie mi się zawaliło teraz przez to zdanie. I Gosia zapytała się wtedy, czy chcesz odejść od nas? I widziałam, że talerzyk jechał w kierunku słowa nie. Ale nie wiem, czy ja to siłą zrobiłam, czy jednak on zmienił zdanie. Nie wiem, do dziś nie wiem i do dziś się nie dowiem. Ale obkrążył i najechał na tak, czyli że chce odejść. Gosia powiedziała, więc najedź ładnie na krzyżyk, a my cię odwołamy. Nie mógł najechać na krzyżyk. Bałam się coraz bardziej. I Gosia powiedziała, popraw to. Jeszcze trochę, bo musiał bardzo równo najechać na ten krzyżyk, żeby strzałka narysowana na talerzyku była równo do krzyżyka. I momentalnie jak wyrównał, policzyła do trzech, dała krzyżyk i odciągnęłam palca. Pamiętam tylko tyle, że się skuliłam i zaczęłam wyć jeszcze bardziej. Bo zdarzyło się coś, co mój mózg tak naprawdę nigdy bym tego nie zrozumiała. A czy po tamtym okresie, który już minął, od tego momentu, jak wywoływałaś ducha, znaczy chcąc, nie chcąc, bo jakby zostałaś tak trochę postawiona przed faktem dokonanym, ale no, wiemy, że nie zrobiłabyś tego drugi raz, ale czy gdybyś miała możliwość cofnięcia się do tamtego momentu, to czy chciałabyś poznać tą wiadomość, którą przekazywał ci twój znajomy? W tym momencie jestem chyba bardziej, nie wiem jak to określić, twardsza i możliwe, że chciałabym się dowiedzieć. W tamtym momencie nie chciałam kompletnie. Nie chciałam, chciałam to zakończyć, żeby już nie było tych ruszania talerzykiem, podjeżdżania do literek. Chciałam to wszystko zakończyć, chciałam zapomnieć. Ja później 2 tygodnie byłam na lekach. Uspokajających, usypiających. Ja nie mogłam spać w nocy. Ja non stop, jak zamykałam oczy, ja widziałam, jak ten talerzyk podjeżdża. Znowu po kolei. Do literek. I znowu widziałam zdanie, odejdź od gdzie tak naprawdę kochasz tą osobę i chcesz z nią spędzić życie, a nagle zwykły talerzyk kuchenny ci pisze nie, ty odejdź od niego. I tak też zrobiłaś. I tak też zrobiłam. Tak jak widzicie, historia mega poruszająca i wydarzyła się naprawdę. Mam tylko jeszcze jedno i ostatnie pytanie do ciebie. Czy po tym incydencie, po tym wszystkim, działo się cokolwiek paranormalnego w twoim życiu jeszcze? Nie. Czy to była jednorazowa sytuacja, która obróciła twoją świadomość a propos paranormalnych rzeczy o 180 stopni? Tak, to była jedna, jedyna rzecz, dzięki której po prostu teraz wiem, że takie coś istnieje. Więc może i wy po tym odcinku staniecie się nieco bardziej wiarygodni w kwestii paranormalnych rzeczy, bo no, mam nadzieję, że uwierzyliście Kindze w tą historię, bo ona jest serio, naprawdę, autentyczna. I ja wiem, że te moje powtarzanie tego, że ta historia jest na serio autentyczna, może wybrzmiewać w takim kontekście, jakbym chciał wam wcisnąć tą historię, no ale po co miałbym zapraszać tutaj Kingę i kazać jej zmyślać? Zresztą są specjaliści, którzy na pewno są w stanie wyczuć to, czy ktoś kłamie, czy nie.
moglibyśmy podpiąć Kingę pod wariograf i moglibyśmy wam udowodnić, że ta historia jest autentyczna, więc zanim napiszecie jakiś bezsensowny komentarz, wstrzymajcie się, proszę. Tymczasem Kinga, dziękuję. Dziękuję również za opowiedzenie tej historii. Wy proponujcie kolejne osoby, które mogę tutaj zaprosić na krzesełko naprzeciwko mnie. Może to być youtuber, osoba, która ma naprawdę bardzo ciekawą historię a propos właśnie związaną z paranormalnością, duchami lub czymkolwiek podobnym. Zostawiajcie proszę łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnego materiału, który pojawi się na moim kanale. A my wam już dziękujemy i zapraszam oczywiście do Kingi na kanał, bo Kinga też prowadzi swojego małego YouTube'a, także może akurat was zainteresuje taki materiał. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć! Hej!